I tym pozytywnym akcentem, którego nie widzieliście tutaj przed kamerą, rozpoczynamy drugi odcinek Widzew po godzinach. Dzisiaj kapitan pierwszej drużyny Widzewa Łódź gości w Parku Staszica, Daniel Tanżyna. Daniel, piękne popołudnie, słoneczko świeci, cieplutko. No, piękna polska złota jesień, więc idealne warunki, no żeby dzisiaj pogadać. Zarzucaliście mi ostatnio, że trochę nie ruszam rękoma, więc dzisiaj potwierdzę, że polskim chłopakom nie brakuje luzu. A na poważnie, Daniel, czujesz się już bardziej... Tak, trochę tak, wiesz, jak robot. A teraz już na poważnie, czujesz się bardziej już łodzianinem, czy jednak Ślązakiem? Bo już trochę tutaj mieszkasz w Łodzi i myślę, że trochę się zżyłeś z tym miastem, z kibicami, z klubem. No tak, gdzieś tam pochodzę ze Śląska. Tutaj już w Łodzi praktycznie jest trzeci rok, ale tam teren Śląska, ten Łodzi, ludzie mają dużo podobnych cech, bo to ludzie pracy, Ślązacy, górnicy tutaj w Łodzi włókiennictwo, więc klimat bardzo mi gdzieś tam, że tak powiem, się spodobał łódzki i no już tak pół na pół może, taki pół Ślązak, pół łodzianin. Niewiele osób wie w ogóle, gdzie te twoje pierwsze piłkarskie kroki się zaczynały, no bo to było nad granicą, prawda? Odra, Wodzisław, te klimaty. Czy możesz przybliżyć troszeczkę, gdzie tam te pierwsze piłkarskie kroki stawiałeś? Muszę cię poprawić teraz. W Rogowie? Przyszłość Rogów, tak. To jest taka drużynka 3 km od granicy, tam się wychowałem. Urodziłem się w Wodzisławiu Śląskim, ale moi rodzice dalej mieszkają w miejscowości Rogów. No i to mały klubik, teraz na poziomie A-klasy występujący wcześniej, mieli epizody, że byli nawet w trzeciej lidze. No tam gdzieś pierwsze piłkarskie szlify zbierałem. Później, jeśli jak była zmiana szkoły, gdzieś tam do liceum sportowego przyszedłem do Wodzisławia i wtedy przeszedłem do Odry Wodzisław, do juniorów. W Odrze taka droga też fajna, było od juniora gdzieś tam młodszego, starszego, po rezerwy, po młodą ekstraklasę, po zespół ekstraklasowy. Tego nie było dane mi zadebiutować w ekstraklasie. Dopiero zadebiutowałem po spadku w pierwszej lidze. No właśnie, to jest ciekawe, bo dzisiaj Odra jest w zupełnie innej sytuacji niż wtedy, bo wtedy to był klub ekstraklasowy. Sporo marek przyjeżdżało wtedy do Wodzisławia, no i w ogóle ciekawe postacie się przez ten klub przewijały, no bo przecież wtedy, kiedy ty wychodziłeś na wypożyczenie do Skry Częstochowa, no to wtedy taki zaciąg zrobiła Odra, że no, dzisiaj naprawdę można by parę ekstraklasowych klubów rozdzielić. Wtedy była to taka sytuacja, że klub postawił wszystko na jedną kartę, bo wszyscy tam w środowisku i w klubie wiedzieli, że jak Odra spadnie z ekstraklasy, no to będą mieć naprawdę mega gdzieś tam ciężary, bo otrzymywali się tylko dzięki pieniądzom z Kanał Plus. I wtedy pamiętam ten brosz fajnie, bo zawołał mnie, powiedział mi: młody, no sorry, ale no, gramy o życie klubu, nie jesteś w stanie grać, bo zrobię tak, że muszę mieć doświadczonych ludzi, bo gramy o życie dla klubu. No i wtedy poszedłem na wypoczynanie do Skry Częstochowa sobie na pół roku, żeby w seniorach się ograć, bo ta młoda ekstraklasa, już grałem tam drugi sezon, już chciałem rywalizacji grania o coś w seniorach. No i właśnie, to jest ciekawe, bo potem poszedłeś do Skry, ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, to ostatnio słyszałem, że Mariusz Pawełek tak się uczepił tego GKS-u Jastrzębie, bo on mieszka niedaleko, ma dem i został prezesem lokalnego klubu. Też masz taki plan, wrócić kiedyś na stare śmieci, czy jednak... O Jezus, ja mam tyle planów w głowie, że ja jeszcze nie wiem, gdzie zostanę, gdzie będę mieszkał. Ja mam głowę pełną pomysłów, no ale tam gdzieś... Ja mieszkam w Rogowie, a obok jest właśnie Lubomia i stamtąd pochodzi Mariusz Pawełek, tam się urodził, tam teraz mieszka, otworzył siłkę i ostatnio po meczu mnie właśnie zagaił, mówi, że jak w grudniu przyjdziesz do mnie na siłownię, to się obrażę. No i obiecałem mu, na pewno będę musiał tam się u niego wstawić. Przy okazji serdecznie go pozdrawiamy, bo mega fajny człowiek gdzieś tam. No i co? Ale to nie obraził się za wynik w ostatnim meczu Pucharu Polski? Nie, wiedział, że na Widzewie będzie ich czekało ciężkie zadanie, więc nie obraził się. Dwie bramki wpuścił i po połówce zszedł, bo tak było wcześniej ugadane, że bramkarze po połówce grali w pucharze, więc nie mam tego chyba za złe. No to jest ciekawe, w ogóle miałem przejść do jakiegoś innego etapu w twojej karierze, ale to mnie strasznie ciekawi, bo w Widzewie przeżyłeś już całkiem sporo. Jesteś doświadczonym zawodnikiem, doświadczonym człowiekiem, ale no nie ma co ukrywać, no to był roller coaster momentami. Bo i momenty takie, że aż włos się jeży na głowie, a teraz chyba naprawdę przyjemne chwile, bo no co tu nie mówić, jesteście liderem, ale też były takie momenty, tak jak powiedziałem, gdzie tak różowo nie było. Można użyć stwierdzenia, że początki są zawsze trudne, nie? To gdzieś idealnie jest, idealny gdzieś tam slogan, bo jak przyszedłem tego Widzewa, no to mieliśmy 12 punktów przewagi, tak? Wtedy 12 punktów przewagi było, byliśmy na pierwszym miejscu, w drugiej lidze. Ja z pierwszoligowego GKS-u Tychy mówię sobie: zajdę pół roku, zrobimy zaraz awans elegancko, zbudujemy ekipę w pierwszej lidze i zrobimy pół roku awans ekstraklasy. No a piłka bywa brutalna, była taka, że piękno piłki jest takie, że lubi zaskakiwać. No, nikt wtedy
nie powiedziałby, że Widzew nie awansuje, nie? Wtedy te 10 remisów, które choćbyś chciał 10 meczów zremisować, to nigdy w życiu byś tego nie zrobił, nie? Więc to tak, taka jest piłka. Piłka jest nieprzewidywalna, no i tak jak powiedziałeś, to był taki roller coaster, że gdzieś był dół, później górka, dół, górka. No, mam nadzieję, że gdzieś te chwile ciężkie, te takie złe chwile dla klubu już są za nami i teraz nas czeka tylko cały czas ta decyzja zwyżkowa. Kurczę, wszystko na to wskazuje, że rzeczywiście tak jest. Może o tym nie wiecie i może pomyślicie, że to ściema z mojej strony, ale nie ma zawodnika, z którym byśmy nie rozmawiali kiedykolwiek i który powiedziałby złe słowo na Daniela Tanżynę. Już nawet się śmiejemy w biurze prasowym, że przychodzi jakiś zawodnik i on na pewno zna Daniela Tanżynę i coś w tym jest. I że jesteś chyba takim pozytywnym duchem szatni. Ja chciałem cię na początek zapytać, z czego to się wzięło? Czy ciebie tak ktoś jak w szatni piłkarskiej wychował? Miałeś szczęście spotkać takich piłkarzy, kolegów starszych, którzy pokazali ci takie dobre wartości? Tak, miałem właśnie gdzieś tam też ludzi takich zawsze pozytywnych obok siebie, ale to też to jest pryzmat też czasu grania w piłkę, gdzie zawsze nie jest kolorowo. Ja sobie teraz do jakiegoś czasu sobie zdałem sprawę, że trzeba doceniać każdy moment, jeśli jeszcze jest zdrowy, nic się nie boli, to naprawdę się uśmiechaj, bo masz wszystko, nie? Bez zdrowia nie ma nic. Ja też to doświadczyłem, bo ja byłem młodym zawodnikiem też w Polonii Bytom, znaczy było tak, że w Odrze jeszcze wcześniej. Też były momenty takie, że tam najlepsze kluby Polski się zgłaszały, że był moment, kiedy pójdę do ekstraklasy i nagle jedna kontuzja, druga kontuzja. Później menadżer polecił mówić sobie do Polonii Bytom, żebyś tylko grał, pograsz rok i tam już tam Górnik Zabrzeż, tam inne kluby gdzieś tam już na ciebie mają cały czas oko, tylko żebyś grał. No i poszedłem do tego Polonii Bytom, okazało się, że 7 miesięcy nie było pieniędzy, związadło krzyżowe zerwane. No i takie to było takie właśnie, to była szkoła życia, nie? Takie ciężkie gdzieś na chwilę, gdzie mnie uformowały jako człowieka, jako piłkarza. I tak jak właśnie wcześniej powiedziałeś, że zawsze, już nawet wtedy pamiętam, jak zerwałem te wiązadło krzyżowe, to do tego fizjoterapeuty on miał ksywę terrorysta, nie? No, on był taki, że tak wszystkim gdzieś tam dowalał, jak ktoś szedł z nim na trening, to od razu nikogo nic nie bolało, bo nie chcieli do niego na trening, bo on zawsze tak katował, że ludzie po czterech schodzili, nie? No ja pamiętam wtedy, wracamy z meczu z Łęczną, on przychodzi i mówi, że chyba masz mega szufladę, zerwane, czeka nas coś tam, dużo pracy, ja mówię, tego pół roku, mówię, nie zapomnisz, mówię, nie popuszczę ci nigdy w życiu. Ale to zaprocentowało? No tak, oczywiście, no ja już potem po 5 miesiącach zagrałem pierwszy mecz gdzieś tam w rezerwach Polonii Bytom, no to ogólnie było nieodpowiedzialne, bo to powinno się po 6 miesiącach, po 7 gdzieś, a ja po 5, bo ja, no taki miałem... też tak myślenia, że wrócę na pewno szybko i wrócę silniejszy, no i to ta kontuzja też mnie nauczyła tego, żeby właśnie z każdego dnia, jak jesteś zdrowy, nic się nie boli, rano wstajesz, czerpać jak najwięcej i się cieszyć życiem, nie? No ale to w ogóle Polonia Bytom to nie ma co ukrywać, taki klub, który ma od wielu lat duże problemy i wejście tam chyba dla młodego zawodnika, to chyba musiało być spore wyzwanie. Miałeś wtedy taki moment, że nie wiem, nie będziesz kontynuował przygody z piłką, no bo umówmy się, w Polonii kasy wtedy na pewno nie było wiele. Tu mówisz o urazie, no to chyba różne myśli w głowie chodzą. Różne były myśli w głowie, ale to gdzieś tam zahartowało cię, twój charakter, jako człowieka cię to kształtowało. Bo tak było jeszcze w sumie, to był właśnie cię mega ciężki moment, bo był tak, że Odra Wójcław też tam nigdy nie było jakichś kokosów, też nie płacili. Później Polonia Bytom nie płaci. Dopiero gdzieś tam w Miedzi Legnica było tak, że ja się śmiałem, że jakieś tam dostałem pieniądze za podpis jako młody zawodnik, a wszystko musiałem oddać rodzicom, bo u nich miałem taką kreskę. Więc tak to bywa, no, ale jak powiedziałeś, że chciałem kończyć, to był taki jeszcze moment. To Miedzi Legnica. Ostatni rok w Miedzi Legnica miałem operację chrząstki. Gdzieś tam to też właśnie była historia, bo też miałem odchodzić do innego klubu ekstraklasowego, już było wszystko dograne. Tylko ja mówię, panowie, muszę zrobić sobie, boli mnie kolano, muszę otworzyć kolano i wyczyścić najprawdopodobniej łękotkę. To jest tam 3 tygodnie i do roboty. No okazało się, że jak doktor Ficek otworzył te kolano, to zapał się za głowę, nie? Mówię, o Jezu, co się stało? Mówi, Daniel, chrząstka. To jest 9 miesięcy plus możliwe, że druga operacja. No i wtedy... jedna operacja, druga operacja cały rok, cały czas z bólem gdzieś tam na tabletkach. I był taki moment przed właśnie Miedzi Legnica, tym co powiedziałeś, ciężki, że przyszedłem i sam chciałem rozwiązać kontrakt. Miałem 1,5 roku kontraktu, ale już Legnica mi się kojarzyła tylko z bólem, nie? I jak jechałem tą drogą do klubu, to mówię, ja cię kręcę, zaś mnie coś będzie bolało, zaś jakaś kontuzja. Rozwiązałem wtedy kontrakt, nie chciałem nic, tylko chciałem rozwiązać. Pamiętam, wtedy też była taka historia, że dyrektor Marsz Muli był dyrektorem sportowym, tak trzymał długopis i ja mu go wyrywałem, a on go przeciąga. Mówi, nie, my cię pożyczymy. A ja mówię, nie, dawaj, chcę tu być. I to taka właśnie historia związana z Miedzią. I potem poszedłem do Rozwoju Katowice i tam wtedy było tak, że jak się odbić, to gdzieś tam od dna. Bo przyszedłem do szatni, w szatni 8 górników. 8 górników, ja patrzę, ja cię kręcę, mówię, gdzie jest siłownia? Tu w szatni sztanga leży, nie? Taka sobie sztanga, nie? Mówię, tu jest siłownia. Mówię, aha, dobra, okej. Okay. A jest gdzieś boisko, idziemy gdzieś trenować na jakąś bazę? Mówię, no tu jest boisko. Mówię, to boisko? No i to były takie ciężkie gdzieś mega chwile, że wtedy, w tym momencie, wtedy mówię, kurde, albo w jedną, albo w drugą, nie? No i tak wtedy w tym rozwoju gdzieś się tam odbywałem po tej kontuzji.
do Tychów i później już do góry, nie? Kurczę, no to na pewno mocno cię zahartowało i wiesz, no to może być jakieś odebrane fałszywie, no ale prawda jest taka, że czasami kibice nie widzą takiego drugiego dna bycia zawodnikiem, bo czasami widzi się właśnie takie rozmowy jak ta dzisiejsza, widzi się powiedzmy grę na pięknych stadionach, ale w Polsce większość stadionów nie jest piękna i realia nie są zbyt kolorowe, a ludzie za marzeniami to naprawdę starają się pokonywać wiele barier i no, sporo wyrzeczeń was to kosztuje. Tak, to jest to właśnie ten mecz to już jest tylko tak mówisz, finał całego gdzieś tam tygodnia i bycie tutaj w Widzewie to jest właśnie finał takiego, że przez ileś tam lat doświadczenia dużo nabyłeś, zagrałeś ileś tam meczy, tak powiedziałeś, dużo pracy gdzieś tam, dużo kontuzji przeżyłeś, to jest takie właśnie, nikt nie widzi w tych wcześniejszych gdzieś tam lat, ile treningu, ile kontuzji, ile bólu, ile tego wszystkiego człowiek musiał przejść, żeby być gdzieś w tym miejscu. Jeden za drugiego, po zwycięstwo, to wygramy! Teraz pobyt w Widzewie i tu jakby nie musisz się ścilić na jakąś też ściemę, ale to jest dla Ciebie taka nagroda za poprzednie lata, bo umówmy się, GKS tych Miedź Legnica mają swoje tradycje, Polonia Bytom jak najbardziej też, no ale tutaj przychodzi 17 tysięcy ludzi. Tak, to jest największy klub, w jakim grałem i to czuć na każdym kroku. Tak, to jakby ładny stadion, było fajnie, elegancko. Ten pierwszy gdzieś tam lata podań z stadionu chodziło po 7-8 tysięcy, tam na derby było po 12-15, ale później gdzieś tam coraz było coraz tych ludzi, gdzieś tam było mniej, tak, a Widzewie jest to, że odkąd jest stadion, to cały czas są karnety, to jest ogromna tradycja, no wielki klub, no w kibicu ma w całej Polsce, więc no, cieszę się, że jestem w Widzewie i mam nadzieję, że to będzie nasz rok, nasz sezon i to będzie taka nagroda dopiero w czerwcu. A jak w ogóle mieszkać się w Łodzi? Nie przeszkadzają Ci korki, dziury, długi czas przemieszczania się z Łodzianki na stadion? Nie, jest wszystko okej. Okay. Eleganckie miasto, naprawdę ogromne miasto, tak powiedzieć, z tego można się przyczepić, to gdzieś tam te korki. Ale ostatnio na hulajnodze jechaliśmy na rowerku, zawsze z Patrykiem Stępińskim mieszkamy blisko i z Matym Michalskim mieszkamy blisko stadionu, to sobie na rowerze jedziemy 5 minut, jak było tak jeszcze była ładniejsza pogoda, było cieplej, nie? Więc nie, jakoś sobie radzimy. Ja nie jestem takim typem, że gdzieś po całym mieście gdzieś tam jeżdżę latem, ja to bardziej dom, stadion i gdzieś tam takie, jak coś z pieskiem, właśnie takie ustronne miejsca, spacerek, Arturówek z pieskiem na spacer, coś takiego bardziej. A z kim się trzymasz tak w szatni, nazwijmy to po godzinach, tak jak nasz program? Masz tak, że spotykacie się? Czy można ujawnić to kibicom? Z wszystkimi, dobrze gdzieś tam trzymam, ale przepraszam, najbardziej gdzieś tam z Patrykiem Stępińskim, z Matym Michalskim, bo gdzieś mieszkamy obok siebie, tak? Czy blisko też mieszka Zielu, Paweł Tomczyk, Karol Danielak. No gdzieś tam wszyscy, co blisko gdzieś tam mieszkają, to często się gdzieś tam widujemy, ale jako drużyna fajnie funkcjonujemy, bo wszędzie gdzieś tam razem często właśnie gdzieś idziemy na jakiś mecz do kogoś, czy cały czas ta drużyna gdzieś żyje nie tylko w szatni, ale także żyje poza boiskiem. To jest mega plus tego wszystkiego. Gdy przeglądałem w ogóle Twoją jakby piłkarską przeszłość, to zwróciłem uwagę, że oprócz tego, że spotkałeś na swoim koncie podczas swojej kariery bardzo dużo piłkarzy, to też miałeś do czynienia z wieloma trenerami. Na przykład patrzę na takie nazwiska jak Bogusław Baniak, no i nie mogę nie zapytać, no na przykład jak Ty wspominasz pracę z takimi no, szkoleniowcami, no bo różne są określenia, prawdziwe, kananas, no bo ci ludzie są bardzo kolorowi. Jestem ciekawy, no czy z szatni, no to masz takie wspomnienia właśnie tak, z niektórymi z nich. Nie, myślę, że z trenerem Baniakiem. Mega fajny gdzieś tam człowiek, ale też dobry, który miał wtedy asystenta Piotrka Tworka. Tutaj Piotrek Tworek bardziej był odpowiedzialny za gdzieś tam cały gdzieś tam trening, a słynny Bebe to bardziej za relacje międzyludzkie, atmosfera, ale to było gdzieś mega, mega fajne, bo tak wesoło to w tam Miedzi Legnica i o trenerze Baniaku to można było książkę napisać, bo tam tyle było anegdot wszystkiego, tak było śmiesznie, fajnie, że no naprawdę rewelacja, nie? I też wyniki były całkiem przyzwoite chyba, no bo generalnie podczas swojej kariery udało Ci się utrzymać przez większość czasu na tym zapleczu, więc chyba ktoś Cię doceniał. Tak. Właśnie gdzieś tam cały czas na zapleczu. Szkoda, że były takie momenty, są tam właśnie do ekstraklasy, ale gdzieś, jak nie kontuzja, to cały czas coś ze zdrowiem te problemy były. Ale to też problemy ze zdrowiem wynikały z tego, że jakby mocno to miałem troszkę, ta świadomość była mniejsza. Teraz są takie czasy, że masz internet, masz ogromną bazę wiedzy. Jak chcesz trening motoryczny, sobie wpiszesz w YouTube'a, zobacz jakieś treningi motoryczne, nie wiem, jak się rozciągać, jak pracować na gumach, wszystko masz wszystko pewne na tacy. Kiedyś tak nie było i właśnie to jak byłem młodszy, to miałem dużo urazów, bo o siebie nie dbałem, bo ci starsi zawodnicy, no to
ci starsi zawodnicy gdzieś tam nie było kiedyś takiego czegoś, nie? Że ktoś się rozciąga, czy na gumasz, czy cokolwiek. Nie? To było całkiem było inne. Ja lizłem tych starych, tą starą generację piłkarzy, tak. Tam to nie było jakiś, że ktoś profesjonalista, czy gdzie tam mane było życie, poszli. Wyszli na boisko, grali, później szli gdzieś tam sobie posiedzieć i tak funkcjonowali, no ale co nie oddać, trzeba im oddać, że piłkarsko byli naprawdę mega, mega dobrymi piłkarzami. Nie? A to nie uważasz, że część z nich, może jesteś w stanie wskazać takiego zawodnika, który mógł osiągnąć więcej, gdyby na przykład prowadził się lepiej? I nie mówię, że to jest jego wina, że się prowadził źle, tylko po prostu nie ma takiej świadomości jak dzisiaj. No jest to bardzo dużo takich zawodników. Tak? No, może teraz się nie będę rzucał tu gdzieś nazwiskami, ale naprawdę dużo takich zawodników było. Tak, że gdyby ta świadomość była większa? Świadomość, tak, wiesz, często bywa w piłce też tak, że musisz mieć swój taki moment dobry, musisz trafić na dobrego trenera, który ci gdzieś tam zaufa, który cię poprowadzi, no i fajnych ludzi świadomych wokół siebie. To jest właśnie mega fajne, bo to jest właśnie taki czas, że trafiasz, trener cię ciągnie, ci piłkarze ci wszyscy pomagają i idziesz do góry, idziesz daną ścieżką do sukcesu, a nie gdzieś tam naokoło, nie, że tak powiem. Właśnie gdzieś tam ci nasi młodzi zawodnicy teraz też mają fajnie, bo mają i jest fajny trener, który naprawdę dużo może ich nauczyć. Mają gdzieś tam, moim zdaniem, w szatni jest dużo chłopaków, którzy są otwarci na pomoc, czy żeby tym młodym chłopakom gdzieś wskazać drogę. Więc mam nadzieję, że z tych naszych młodzików, gdzie pokazują, że naprawdę umieją grać piłkę, że będą za jakiś tam czas, widzę, że z nich będzie ogromny pożytek. A teraz młodzież jest bardziej bezczelna niż w czasach, kiedy ty wchodziłeś do szatni, bo to chyba były te czasy, z Pawłem Zielińskim ostatnio rozmawiałem, to on wchodził i to były jeszcze czasy. Dzień dobry, proszę pana. Ja też tak było, no. A teraz? Nie, no to kiedyś to było, dzień dobry, wszystkim się witałeś, dzień dobry. Siedział pan Malinowski, siedział pan Woźniak, dzień dobry, pan Święty, pan Ciparowski, dzień dobry. No i siedziałeś sobie w takim kąciku gdzieś tam z tyłu i tylko nawet nie patrzyłeś gdzieś, nie? No, takie były czasy, teraz gdzieś tam ci młodzi mam tacy, właśnie tak mówisz, że gdzieś bezczelnie przychodzą piony, przybijam, ale to jest gdzieś tam fajne, bo to jest ten dystans jest skrócony, nie? Oni się czują też częścią drużyny, częścią zespołu, a w tych wcześniejszych czasach było tak, że gdzieś no, czułeś taki od razu dystans gdzieś tam, nie? Że czasem na treningu tak samo jak ktoś ma jakiś młody, gdzieś tam się zameldował staremu, to potem czterech starych się zameldowało jeden po drugim, nie? Że od razu czułeś, że tak się nie robi, młody człowieku. To stąd problemy z kolanami? Nie, może nie aż tak, ale gdzieś tam po nogach ja często też mam taki styl gry, że gdzieś tam na granicy faulu, to ci starzy z początku jak w odrze, to o Jezus, to też się mi tak meldowali, ale ja, taki charakter, że ja im jeszcze bardziej, nie? Tak oni mi ten item, aż później mnie polubili, wiedzieli, że gdzieś tam tym charakterem mogę coś osiągnąć. Mówiliśmy o Miedzi Legnica przez chwilę, trener Baniak się pojawił, a tak zastanawiam się, jak wspominasz ten GKS Tychy, bo to jest też ciekawy wątek w Twojej karierze, bo spędziłeś tam trochę czasu i mam wrażenie, że no pomijając tą otoczkę, która jest powiedzmy lepsza w Widzewie, no to tam chyba też miałeś liczby i minuty i naprawdę wróciłeś na takie dobre tory po tych zawiłościach z przeszłości, mam takie wrażenie. Tam właśnie, tam tak, tam taki właśnie moment w moim życiu, że tam gdzieś, jak się od tego dna gdzieś odbiłem w tym rozwoju, gdzieś byłem w małym klubiku, z ludźmi, którzy gdzieś tam mega super ludzie i fani piłkarze ci, co gdzieś tam na kopalni pracowali. Wtedy właśnie trafiłem do tak bardziej profesjonalnego klubu GKS Tychy i tam wtedy moja świadomość poszła gdzieś tam do przodu, nie? Miałem tak, że gdzieś mieszkałem w Tychach, miałem teraz przygotowania motorycznego, jeździłem do Wrocławia specjalnie do niego, gdzieś tam jakiegoś od trenera mentalnego zacząłem gdzieś tam pytać tych chłopaków gdzieś tam starszych, zaczęli mi pomagać, że możesz z tym się spotkać, z tym i gdzieś tak się ukształtowała moja cała gdzieś tam bardziej świadomość tego wszystkiego i od razu było widać, że wtedy był też trener Kiereś. Bo jak przychodziłem do Tychów, to w pierwszym meczu gdzieś tam na ławce zaczynałem w sezonie, ale po piątej czy po szóstej kolejcach skoczyłem, to gdzieś tam lat grałem, bo właśnie trener Kiereś był taki, że doceniał, on zawsze mówi, że docenia piłkarzy, którzy ciężko pracują i on ich będzie nagradzał, nie? No ja swoje sobie robiłem, ciężko pracowałem, a przyszedł ten moment, no i później gdzieś tam wszystko w tych Tychach grałem i jakieś tam gdzieś liczby, parę bramek postrzelałem, coś tam się działo. Daniel, jestem ciekawy, mówisz dużo o tym wsparciu, o decyzjach, które podejmują młodzi zawodnicy i tak zastanawiam się, kto cię tak w życiu wspiera w podejmowaniu tych decyzji. Czasami pojawia się, a nawet bardzo często, to twoja mama w wypowiedziach twoich i chyba warto ją pozdrowić z tego momentu. No, mamy serdecznie pozdrawiamy. No, mama zawsze gdzieś tam wspiera, rodzina wspiera, mama, tata, gdzieś tam brat, cała familia.
też zawsze jacyś zawodnicy, gdzieś tam, z którymi mam gdzieś kontakt. Tak właśnie w Tychach takim zawodnikiem był Severin Gancarczyk, też którego serdecznie pozdrawiamy. Kadrowicz Polski też dużo przeżył w życiu. Na Ukrainie grał długo, więc dużo mi podpowiadał, jak się na boisku stawiać, jak grać gdzieś tam. Naprawdę to są takie gdzieś bezcenne rady takich ludzi, którzy gdzieś tam tyle grali, tyle widzieli właśnie. Tak samo w Miedźlin, co mniejszy, to też Wojtek Ubodziński też zawsze jakąś dobrą radę powiedział. Marcin Burchard, Andrzej Bedzewski, bramkarz. No, było troszkę tych takich zawodników, których można się było gdzieś tam uczyć, nie? Więc jak się uczyć, to od tych, co już grali, co to przeżyli i na swoich błędach się nauczyli, nie? Pokora jest ważna? Bo mówisz tak o tym, żeby słuchać w ogóle starszych zawodników, a mam wrażenie, że nie każdy zawodnik tego przestrzega. Niektórzy wchodzą jak po swoje i niektórym to się opłaca, ale generalnie radzisz być pokornym w życiu? Ogólnie w piłce, moim zdaniem, pokora to jest gdzieś tam mega podstawa, że życie uczy pokora, piłka uczy pokory razy dwa. Jak gdzieś tam, czy ja wiem po swoim też przykładzie, jak już myślałem, że jestem najlepszy, że tak powiem, że gdzieś tam, ale jestem piłkarzem, to nagle gdzieś tam cię w piłce, gdzieś tam robisz jakieś błędy i nagle gdzieś idziesz na dół, nie? To tak jest, tak to piłka uczy pokory, życie tak samo uczy pokory i moim zdaniem to jest mega gdzieś tam ważne. Jednego miałem niepokornego zawodnika, który dzisiaj gra. Patryk Stępiński. Nie, jeszcze inny. W dwóch klubach z nim grałem, teraz w kadrze grał Kuba Świeczok. Aha. Kuba. Ale Kuba to był ewenement taki, że on mógł sobie pozwolić na coś takiego? Tak. No, miał takie umiejętności, później był takim tytanem pracy, że on sobie mógł na wszystko gdzieś tam pozwolić, ale był w tym takim gdzieś tam bezczelny, w tym swoich... Dużo ludzi go gdzieś tam może nie lubiło, czy tam... Przeszkadzało im może. To. Tak, przeszkadzało im to gdzieś tam, czy w szatni, czy na boisku, no ale dla mnie... Pan piłkarz. A wspomniałeś o kilku tych zawodnikach, z których brałeś przykład, ale chyba nie każdy wie, że bardzo cenisz też Marcina Wasilewskiego. O Jezus, no kurde, no pewnie, o Sylu zapomniałem. Jego też pozdrowimy. Na wszystkich. Całą Polskę pozdrowimy. Nie, Marcin Wasilewski gdzieś tam, jak się śmiałem zawsze, że każdy ma swojego gdzieś tam, Cristiano Ronaldo, tak, Messi, no ja zawsze byłem zapatrzony w Marcinie Wasilewskim, nie? Bo to dla mnie to moja pozycja i stoper i taki facet typowo hardy do pracy z charakterem i pokazał, jak złamali mu z nogę w derbach, pokazał, że jak można wrócić gdzieś tam silniejszym, jeszcze później w Leicester, kończył w Wiśle i fajnie, bo na tym Amber Cup, jak graliśmy, to nie wiedziałem, że będzie w drużynach polskich chyba gwiazd i fajnie było, bo gdzieś zrobiliśmy sobie zdjęcie, później był bankiet, to obok ciebie siedzieliśmy i gdzieś tam długo sobie rozmawialiśmy. Mega fajne przeżycie z takim piłkarzem sobie pogadać. Ostatnio w trakcie meczu doszło do bardzo, moim zdaniem, fajnego momentu generalnie, bo zszedłeś po drugiej żółtej kartce, a nagrodziła cię owacja. I mam wrażenie, że ta relacja pomiędzy kibicami Widzewa i Danielem Tanżyną no jest bardzo fajna i warto o tym chyba powiedzieć, bo no rzadko się zdarza, że zawodnik dostaje czerwoną kartkę, a kibice dziękują mu za zaangażowanie. Tam jeszcze widziałem transparent, był z życzeniami. Tak, to jest bardzo gdzieś tam bardzo miłe. Odnośnie tej czerwonej kartki to też no, troszkę mi się głowa tak szczerze podpaliła. No ale tak się zdarza chyba. Tak się zdarza, niepotrzebne wejście gdzieś tam. Sam sobie tą czerwoną kartkę gdzieś sprokurowałem i najgorsze to, że osobiłem drużynę w takim naprawdę ciężkim momencie, nie? Później Kuba w Rumble dwa razy nas uratował, byliśmy gdzieś tam razem się wybroniliśmy, no ale to nie mogło mi się takie gdzieś tam takie zdarzać rzeczy. No ale naprawdę cieszy to, że gdzieś tam kibice mnie nagrodzili. No już jestem już, tak powiedziałeś, trzeci rok już przeżyłem i tak górki, upadki, już było różnie, no ale... Ale cieszy mnie to i mam nadzieję. I w tym właśnie chciałem powiedzieć, że właśnie w tym sezonie też czuć, jak wcześniej grałem, bo już jestem 3 lata, czuć, że trybuny, kibice uwierzyli w nas, uwierzyli w tą drużynę. Gdzieś to naprawdę czuć. Jak gramy i idziemy gdzieś tam, akcje są płynne, to trybuny nas tak nakręcają, że to jest naprawdę piękna sprawa. Ale to też pokazuje, że mam wrażenie, że w Widzewie nie trzeba wiele, żeby kibice pokochali drużynę. Przede wszystkim trzeba zaangażowania i radości z gry, powiedzmy, żeby te dążyć do strzelenia bramki, nie zamykać się w polu karnym, nie być zadowolonym z jednobramkowego prowadzenia. Tak, w kilku spotkaniach to pokazaliście. No tak, teraz właśnie jak w tym sezonie na ranie Niedźwiedzia, ten Niedźwiedź też nam mówi, żebyśmy grali ofensywnie, żebyśmy grali z polotem do przodu, żebyśmy się cieszyli tą grą i to gdzieś w tym sezonie widać i mam nadzieję, że właśnie są 4 mecze do końca plus puchar, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. No to mam nadzieję, że jeszcze w tych meczach... Zawsze dobrze mówię. Zawsze. Też mam nadzieję, że gdzieś tam te mecze jeszcze powygrywamy i tak uplasujemy się mocno na pozycji lidera, żeby w tą zimę sobie spokojnie przepracować i na wiosnę ruszyć, bo
bo wszyscy wiemy, jaki gdzieś tam mamy cel. No i chyba na tym wątku zakończymy tą część dzisiejszej rozmowy. Przed nami jeszcze standardowe kilka pytań, które będziemy zadawać każdemu zawodnikowi. Takie 5, 6, 7, 8, już nie pamiętam ile ich było, tak szczerze mówiąc, ale taka typowa dziewiątka, dziesiątka pytanek do Daniela. Tutaj na razie robimy pauzę i widzimy się gdzieś tutaj w tym parku. Sporo nas tutaj kosztuje wszelkie te ustalenia, które tutaj dokonujemy, no ale możemy przejść do tej, nie wiem, topowej dychy, ale tu nie ma 10 pytań, więc będziemy musieli zmienić tę nazwę. Ale dobra, Daniel, ulubiony klub poza Widzewem? Atletico Madrid. Na kim się wzorowałeś, jeśli chodzi o piłkarza za młodych lat? Za młodych lat miałem plakaty Giovanni Elbera, napastnika Bayernu Monachium, ale też bardzo, bardzo gdzieś tam zawsze lubiłem Zlatana Ibrahimovicia ze swoją gdzieś tam charyzmę, za to, jakim jest człowiekiem i piłkarzem. Gdzie na wakacje? Na wakacjach to nie byłem już z 5 lat, a nie 6. Na wakacje najlepiej, ja to jestem takim człowiekiem, że albo polskie góry, albo polskie morze, Gdynia, więc na tym się też bardzo lubię Gdynię. Gdzie spędzasz czas w Łodzi? Spędzam czas w Łodzi w domu i gdzieś tam na Arturówku, często spacery po parkach z psem. Arturówek, ten park także i no, gdzieś tam na Łodziance Małowskiego w tym parku też często można mnie spotkać. I nie tylko Ciebie, jak się okazuje. Któremu trenerowi zawdzięczasz najwięcej? Najwięcej zawdzięczam trenerowi Jarosławowi Skrobaczowi, teraz trener Głuchorzów. On dał mi zadebiutować w pierwszej lidze w Odrze Wójca, gdzie wtedy nie było młodzieżowca, nie było żadnych przepisów, tylko gdzieś tam byłem młodym człowiekiem i wziął mnie wtedy, mówi, że ciężko pracowałem i zasłużyłem na debiut. Debiut był wtedy z Górnikiem Polkowice, wygraliśmy 0-1. Jak to ja skakałem do głowy i zdarzyłem się z innym zawodnikiem i miałem 4 szwy z tego debiutu, więc mam taką pamiątkę. Ale pamiętasz ten debiut? Pamiętam. Największy sukces, wspomnienie piłkarskie? Największy sukces, wspomnienie, mam nadzieję, że to jest jeszcze przed nami w Widzewie. Największa porażka? Największa porażka, która mnie bolała. Bełchatów. Wszyscy pamiętają Bełchatów. Tak, gdzie wtedy nie awansowaliśmy do pierwszej ligi i to wtedy był taki najgorszy gdzieś tam okres w moim życiu, taki, że odczułem tą porażkę bardzo, bardzo mocno. Co planujesz po zakończeniu kariery piłkarskiej? O, jest ciężkie pytanie. Ja mam dużo gdzieś tam pomysłów. Na pewno gdzieś tam chciałbym zostać przy piłce i też takie jest moje marzenie, żeby sobie gdzieś tam nad morzem w Gdyni otworzyć gdzieś tam taką knajpę i zawsze tych wszystkich, właśnie tak powiedziałeś wcześniej, tam mam dużo tych przyjaciół, kolegów, znajomych z piłki, żeby zawsze, także wy za jakiś tam czas, 10 lat wiecie dzwonić, to mówię, że zapraszam, tu mam knajpkę, zapraszam tutaj sobie na obiadek, na kaweczkę, pogadamy o życiu, bo to jest gdzieś tam esencja całego życia, żeby się spotykać, żeby rozmawiać, żeby żyć. No i super. Wielkie dzięki za to, że oglądaliście dzisiejszy odcinek Widzewa po godzinach. Naszym gościem, bohaterem tego odcinka był Daniel Tanżyna, kapitan pierwszej drużyny Widzewa Łódź. Do następnego.